dopiero drugą edycję, powiedzielibyśmy, ukończenia studiów MBA i już 100 absolwentów w kierunku przemysł 4.0, usługi publiczne i ochrona zdrowia. To wyjątkowa rzeczywiście nie tylko liczba, ale też wyjątkowa grupa osób, które są naszymi absolwentami, wśród nich i prezydenci miast, i dyrektorzy wyjątkowych instytucji, prezesi globalnych korporacji. W związku z tym rzeczywiście dumni jesteśmy z tego, kto kończy nasze studia i jak duża jest to liczba osób. To są osoby, które spędzają swój wolny czas w trakcie swojej kariery, w trakcie swoich obowiązków, więc doskonale wiedzą, po co w tych studiach biorą udział i co chcą z nich osiągnąć, więc na pewno zaangażowanie w pracę warsztatową, a jak i w ogóle wykładową, było z ich strony bardzo wysokie. No i niejednokrotnie też spotkaliśmy się z wieloma bardzo pogłębionymi pytaniami i analizami z ich strony, a nie tylko ze strony nas jako wykładowców. Zwieńczeniem rozdania dyplomów tegorocznej edycji jest uruchomienie nowej inicjatywy Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej. Dumni jesteśmy z tej możliwości, bo to szansa i dla nas, jeśli chodzi o rozwój studiów MBA, ale też i dla naszych absolwentów. Bardzo się cieszę, że taki zespół powstał. Myślę, że przed nami świetlana też przyszłość. Otwieramy nowy profil kształcenia, na którym już wiem, że zapisało się ponad 30 osób. Szkoła Biznesu z pewnością się będzie dobrze rozwijała w Politechnice Śląskiej i będziemy się ubiegali o jak najlepsze akredytacje, żeby też absolwenci mieli jak największą satysfakcję i aby ten dyplom, który zyskują na naszej uczelni, jak najbardziej pomógł im w życiu. I przede wszystkim jako uczelnia techniczna stawiamy nie tylko na te kompetencje menedżerskie, ale właśnie na te technologie, które mają szansę się rozwinąć, na tą pewną przyszłość dla liderów, tak by kształcić w takich obszarach, w których ta pewność zatrudnienia, pewność rozwoju, pewność sukcesu, lepszych zarobków, awansów będzie czekała naszych absolwentów. Dlatego uruchomiliśmy dwa profile, Industry 4.0, czyli przemysł 4.0 i nowy, zupełnie nowy profil, technologie wodorowe i transformacja energetyczna. Zapraszamy do rekrutacji, która trwa do końca marca 2023.